Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Rozmowy o Człowieku. Spotkania w tym wydaniu Festiwalu Copernicus poświęcone są informacji, szerokiemu rozumieniu tejże informacji. A przecież cóż jest bardziej istotne dla ludzkiego życia, jak nie informacja genetyczna. I stąd moim gościem jest pan profesor Marek Sanak z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do tej rozmowy. Pełen obaw, nie wiem, czy sprostam mojej rozmówki. Nie mam wątpliwości co do tego. Ustaliliśmy już, że ja się na tym wszystkim mało znam i po prostu będę starała się od ciebie czegoś nauczyć. W 2001 roku ogłoszono zakończenie Human Genome Project. Poznano 99% genomu ludzkiego. Tutaj mam dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego to było tak kluczowe wydarzenie, w którym aż prezydent Stanów Zjednoczonych, ówczesny Bill Clinton, uczestniczył? A po drugie, dlaczego 99%, a nie 100%? Dobrze, zacznę od pierwszego pytania. Otóż było to ukoronowanie pewnie 30 lat pracy, bo mniej więcej w latach 70. nauczono się sekwencjonować, który to termin oznacza odczytywanie kolejności czterech literek tworzących nić DNA. No i wtedy opisano pierwsze geny. Długo dyskutowano, ile ich w sumie jest. Były duże różnice poglądów między 15 tysięcy, a 60 tysięcy w tej chwili, dla ułatwienia prawie 20. Tyle w końcu się policzono. No przede wszystkim to była olbrzymia inicjatywa międzynarodowa, bo to kilka państw uczestniczyło w tym i olbrzymie pieniądze zafundowane przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Tu, jak mówimy o Rosji, czasem w tym wypadku proces rozbrojeniowy spowodował, że Departament Energii miał nadwyżki finansowe i przeznaczył na badanie genomu. No śmieszna taka sytuacja zupełnie. I to było duże wydarzenie, ponieważ ono stworzyło taką mapę genetyczną człowieka, umożliwiającą nie tylko zgadywanki, dlaczego kto jest chory, może ten gen zbadać albo inny, ale po prostu można było wyciągnąć skorowic, odszukać geny odpowiedzialne za poszczególne procesy w organizmie, no i wytypować, tworząc tak zwane panele diagnostyczne. Bardzo duże osiągnięcie nie bez swojej dramaturgii, bo jeden z współpracowników szefa, który się nazywa Francis Collins, jego asystent w sumie Craig Venter, po drodze założył prywatną firmę i opatentował paręset genów, co też spowodowało burzę, bo no, raczej bioetycy twierdzą, że nie można patentować czegoś, co jest w nas samych, w każdej komórce. No ale w każdym razie założył z sukcesem prywatną firmę. A co to firmę. Znaczy opatentować geny? To znaczy nie wskazał, jaka jest ich sekwencja, tylko powiedział, że je zna i że są ważne. No, wiedza kosztuje oczywiście. On to odkrył już jako właściciel prywatnej firmy, ale to było ciekawe, że w sumie tych współtwórców było dwóch. W dwóch świetnych czasopismach, w Nature i w Science, w lipcowych numerach tego 2001 roku. Na pierwszych stronach są nawiązania okładek do tego genomu człowieka i obaj panowie zostali przyjęci przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ten sukces odtrąbił oczywiście. No, w praktyce przejdę do drugiej odpowiedzi. Okazało się, że to nie jest 99%, że to było 92%. Ponieważ nasz genom jest złożony i zawiera dosyć dużo odcinków, które są powielone wielokrotnie, które występują w sposób nadmiarowy, które można tracić bez konsekwencji dla zdrowia i których określenie sekwencji było w owym czasie bardzo trudne. Ono w takich kolejnych wydaniach, te wydania genomu człowieka, takie, które można przez internet sobie załadować do komputera, to jest mniej niż film w dobrej jakości, pewnie mniej niż ten wywiad, w sensie objętości pliku.
tamte odcinki były literkami N zaznaczone jako nieznane. No i chcę powiedzieć, że w tej chwili jest w recenzji czasopisma Nature kolejne odkrycie polegające na dokończeniu sekwencjonowania tych 8% genomu człowieka, gdzie kolejne kilkaset genów ustalono, a przede wszystkim zburzono pewne nasze poglądy na stałość naszego genomu, jego niezmienność, jego jakąś trwałość. Nie jest tak jak u roślin, żeby geny przeskakiwały z miejsca w miejsce. U roślin tak się dzieje. Natomiast ponieważ to, co koduje ważne cechy naszego organizmu, zajmuje zaledwie 1,5% do 3% z tych 6 miliardów nukleotydów, okazało się, że wśród tych części niekodujących jest dosyć duża zmienność, którą dopiero poznajemy i która może się przyczynić do wyjaśnienia chorób o tyle ważnych, że częstych. Ponieważ te genetycznie uwarunkowane, dziedziczone, tak jak to wymyślił Gregor Mendel na swoim groszku, monogenetyczne tak zwane choroby, to jest zdecydowana mniejszość wszystkich chorób. To jest, gdyby je wszystkie sumować, łącznie z takimi, które w Polsce nie występują, to jest około 5 do 6% te choroby rzadkie, tak się je nazywa, uwarunkowane genetycznie. No a przecież umieramy na nowotwory, na choroby układu sercowo-naczyniowego. No. I to wszystko jest zapisane w genach? Czy jesteśmy niewolnikami naszych genów? To dobre pytanie, zresztą filozoficzne i sięgające filozofów brytyjskich XVIII wieku. Czy rodzimy się jako biała tabliczka? Czy mamy determinizm genetyczny? I są zwolennicy jednej i drugiej teorii. Moim zdaniem jest tyle rzeczy chaotycznych w powstawaniu naszych dojrzałych cech, wchodząc w dziedzinę pani profesor, na przykład nasz behawior. On się kompletnie nie dziedziczy. I badania bliźniąt monozygotycznych, które są toczka w toczkę, przepraszam za rusycyzm, genetycznie są identyczne. I jednak tam wspólne cechy dotyczące, wielkiej piątki w psychologii, to jest 40% odziedziczalności. To się kształtuje w sumie w trakcie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, który wiadomo, że u mężczyzn mocno później się kończy niż u kobiet, ale gdzieś koło 20, prawda? Pod koniec drugiej dekady życia dojrzewamy psychicznie. Mm-hmm. Ten proces jest kształtowany przez dosyć niezbadane jeszcze mechanizmy łączenia neuronów, funkcjonalne szlaki, obumierania tych, które nie były używane i tak dalej. No właśnie, odziedziczalność pewnych zachowań, pewnych emocji, zaburzeń psychicznych czy chorób psychicznych zawsze wzbudzała ogromne emocje. Teraz wiemy, że nie dziedziczy się choroby psychicznej, nie ma pojedynczego genu schizofrenii, czy nie ma genu depresji. Natomiast gdzieś tam dziedziczy się pewną podatność, tak, prawda? To jest bardzo dobra nazwa. Podatność, czyli coś, co jest uwarunkowane genetycznie, ale może się nie ujawnić całe życie. No właśnie, ale czym z punktu widzenia genetyka jest ta podatność? To jest pewne prawdopodobieństwo, a już mówiąc zupełnie matematycznie, iloraz szans, że jeżeli zaistnieje okoliczność wyzwalająca, może być nią trauma wojenna, może być utrata rodziców we wczesnym wieku, może być dla młodzieńca niepowodzenie miłosne. Trafiając na podatność genetyczną, może to wyzwolić proces, który się samo nakręci do choroby. Myślę, że niestety taki mit o dziedziczeniu chorób psychicznych zrobił bardzo wiele złego, prawda? Tutaj wszystkie te próby zastosowania tej eugeniki negatywnej. Był taki pan, on się nazywał Morel w XIX wieku, który wymyślił teorię degeneracji. On uważał, że pewne takie złe cechy psychiczne, intelektualne, behawioralne są dziedziczone z pokolenia na pokolenie. I w każdym pokoleniu, prawda, coraz większe nasilenie mają. No oczywiście to potem doprowadziło do dramatu przymusowej sterylizacji pacjentów. No nie mówiąc już o takim apogeum, do zbrodni akcji T4 w czasie w nazistowskich Niemczech. Natomiast
oparł on swoje nieprawdziwe teorie jednak na pewnych obserwacjach. Skąd wzięła się w ogóle ta teoria degeneracji? Ona chyba zaistniała przez błąd, w nauce się mówi próby, który służył do sformułowania teorii, przez obserwację, że w środowiskach, w których istniała deprywacja, czy emocjonalna, czy niedobory finansowe, no w końcu mówimy o XIX wieku, tak, prawda? Czyli pewne klasy społeczne żyły w głodzie, albo dzieci musiały pracować. No więc nie trudno było dokonać takiego błędu, który polegał na tym, że ci, którzy mieli dostatek, byli lepsi niż ci, co żyli w biedzie. No, i lepiej awans, być młodym i bogatym niż starym i awans społeczny był czymś niebywale rzadkim. Więc no, do tego dodajmy, że trochę się przyczyniła do fenologia, czyli cała nauka, gdzie obserwowano pewne cechy człowieka, kształty czaszek i tak dalej, które Darwin już 200 lat temu walczył, że przecież mieszkańcy innych kontynentów, innych grup etnicznych, bo genetyk nie używa słowa rasa. To jest fajne, jak się lubi zwierzątka, ale to są inne grupy etniczne. Walczył, że to są ludzie, tylko po prostu w innych warunkach zewnętrznych, które ich tak ukształtowały pod względem koloru skóry, zarostu, kędzierzawości włosów, wzrostu i tak dalej. Darwin był tego świadom. Wracając do... To były wygodne teorie, prawda? Wygodne dla rządzących przede wszystkim, dla wzburzenia, dla porwania ciemnych mas tak zwanych, które to kupiły. No i przez to stały się popularne. Genetycy, a konkretnie matematycy, którzy się przyczynili do rozwoju genetyki bardzo dawno, bo to byli kuzyni między innymi Darwina, stwierdzili, że gdyby stosować eugenikę negatywną, to trzeba setek pokoleń, żeby zmniejszyć częstość jakiejkolwiek Aha. cechy w sposób rozsądny w populacji, ponieważ te cechy najczęściej są w tak zwanym układzie heterozygotycznym, czyli jest jakaś cecha, której przypisujemy, że daje podatność na chorobę, a druga prawidłowa. I tak naprawdę to nie wiemy, jaki odsetek ludzi jest nosicielami takiej cechy, bo oni tego nie ujawniają. Mhm. Wracając do sekwencjonowania genomu, do poznawania genomu, jest coraz więcej firm, które się reklamują, żeby wysłać tam próbkę swojej śliny, tak, na poznać. Przykład, i poznać siebie, poznać podatność na różne choroby. Gdzieś tam się mówi, że w drugiej połowie XXI wieku, no to większość ludzi już będzie znała ten swój genom. Jest blisko, w Estonii całkiem blisko tego, tam dosporo. Odsetek populacji. Ale też są takie pomysły, że można na przykład za pomocą wyczytać w tym genomie jakieś swoje dalekie korzenie, że właśnie mm-hmm. pochodzi się z jakiejś grupy jak technicznej, etnicznej. Po pierwsze, jakie tak naprawdę dla człowieka ma znaczenie, z jednej strony powiedzmy dla człowieka, ale też dla społeczeństwa w takim szerszym rozumieniu, ma właśnie poznanie tych sekwencji genów i jak sekwencja tych liter kodu genetycznego ma na przykład pokazać, że nie wiem, miałam pra dziadka tatara powiedzmy. Mnie się wydaje, że wszystko zależy od kontekstu, po co to robimy. Tam, gdzie są projekty naukowe, wspomniałem o Estonii, tam dosyć duży odsetek, bo to mała populacja i jest sekwencjonowany. Plany są takie, że idąc z receptą do apteki, aptekarz, farmaceuta, przepraszam, skanując tą receptę, dostanie system ostrzeżenia, że ta osoba ma niedobór na przykład jakiegoś enzymu uczestniczącego w przemianie leku, czyli trzeba uważać, bo to spowoduje niepożądane działanie leku. To jest farmakogenetyka, która jest... Ale to nie krok wcześniej? To nie lekarz powinien mieć taką informację, żeby tego leku nie przepisywać? No właśnie, trzeba uniknąć pewnego problemu etycznego związanego ze znajomością cudzego kodu genetycznego. Czyli kod genetyczny to jest kolokwializm, ale z cudzego bagażu genetycznego. Dlaczego? Ponieważ... Zawsze osoba, podmiot ma prawo do niewiedzy. Od tego zacznijmy. Są takie sytuacje, gdzie
możemy sobie wyobrazić, nie chcielibyśmy wiedzieć, że jesteśmy nosicielami mutacji dla rdzeniowego zaniku mięśniowego, albo dla mukowiscydozy, albo dla fenyloketonurii, że wymienię takie choroby, no u nas badane u każdego noworodka w tej chwili, ponieważ to może rzutować na nasze życie, na decyzje prokreacyjne, na dobór partnerki. Trudno mi się sobie wyobrazić, że chemia między dwojgiem ludzi będzie oparta na wyniku badania genetycznego, ale może się tak zdarzyć. Ale chemia między ludźmi nie, ale przecież nie bez kozery jest tak, że wiązanie się ludzi blisko ze sobą spokrewnionych od wiek wieków stanowi w społeczeństwie jakieś tam tabu kazirodztwa. Tak. Studenci mówią, że to kazirodztwo, ale prawo się w ten sposób nie wypowiada. No ale jest to jakieś tabu, no jednak... Oczywiście. Więc powiedzmy to, mówimy o tym samym, tylko na trochę bardziej zaawansowanym poziomie. Jest bardzo trywialne. No, współczesny człowiek był hodowcą przez paręnaście tysięcy lat, więc doświadczył szkodliwości chowu wsobnego, co po dziś dzień wiedzą hodowcy, prawda, że prowadzi to do ujawnienia tychże cech recesywnych, bo prędzej czy później zejdą się u któregoś potomstwa. Tak, ale ja poruszyłam ten temat właśnie dlatego, że mówisz o tych dylematach etycznych. Gdybyśmy wiedzieli, że jesteśmy nosicielami genu recesywnego i że tutaj chemia. Ale teraz mamy troszkę bardziej właśnie zaawansowany poziom technologiczny. A wcześniej bez tej wiedzy no też było pewne tabu, chemii zakochania się, powiedzmy, we własnej siostrze. Też, no, serce nie sługa, też coś powstrzymywało. Zawsze mi się wydawało, że w tych rodach królewskich chodziło o majątek raczej, żeby się nie rozdrobnił i wpływy, a nie... No, ale potem wiemy, jak się to kończyło i że, no, nie, że te rody nie należały... U faraonów, tak. Nie należały nie, też do najbardziej do tematu, zdrowych, prawda? Stanowisko genetyków jest takie, że robimy badania genetyczne, kiedy jest problem medyczny, który trzeba wyjaśnić. Urodziło się chore dziecko, pojawiła się choroba, która jest dziwna, rzadka, ma przebieg. Wynik badania może coś wnieść korzystnego dla podmiotu badania, dla chorego. Ale typu nie z tą partnerką nie miej więcej dzieci, bo kolejne też będą chore. To jest ostateczność. Mamy szereg innych możliwości. Zacznę od tej najłagodniejszej. To zresztą było obserwowane w Australii po wprowadzeniu w kierunku mukowiscydozy powszechnych badań. Spadła częstość urodzin nie z powodu przerywania ciąży, tylko innych decyzji prokreacyjnych, wręcz adopcji nawet. No właśnie, czyli nie miej dzieci z tą partnerką czy z tym partnerem, prawda? Bo jest zbyt duże ryzyko. Ale wracając do myślenia pozytywnego o medycynie, jednak uważamy, że takie badanie może coś poprawić. Nawet u chorego dziecka, bo w tej chwili te interwencje w wrodzonych chorobach dziedzicznych są już możliwe. No, jest terapia genowa zarejestrowana, co prawda nadal trzeba na zrzutce zbierać pieniądze na nią, ale jest. Czy możesz wyjaśnić takim prostym językiem nam wszystkim, na czym to tak naprawdę polega? Ta terapia genowa. Ta terapia genowa, czyli po prostu czy jesteśmy w stanie naprawić ten nasz genom? Już wyjaśnię. Może posłużę się przykładem rdzeniowego zaniku mięśni. To taka choroba, gdzie rodzą się dzieci wiotkie, gdzie postępuje niedowład spowodowany uszkodzeniem neuronu ruchowego, który zawiaduje tymi mięśniami. Po prostu neurony obumierają. Jest to spowodowane brakiem czynnościowym, brakiem kopii genu odpowiedzialnego za syntezę białka, które utrzymuje przy życiu te neurony, czynnika troficznego dla neuronów. I teraz Małopolska będzie pewnie wkrótce objęta tym przesiewem, więc do tej pory to było diagnozowane na podstawie obrazu wiotkości, braku rozwoju dziecka ruchowego i tak dalej. Terapia genowa. Otóż, skoro wiemy, którego białka brakuje i możemy, bo mamy mnóstwo białek rekombinowanych od czasów erytropoetyny przed wielu laty po te wszystkie monoklonalne przeciwciała, którymi teraz leczymy różne choroby, po prostu się podaje wektor wirusowy,
który powoduje, że tkanki nawet nie w sąsiedztwie tych neuronów, tylko obwodowe, bo to się podaje domięśniowo, zaczynają to białko produkować. Aha. I ono przenika z krwiobiegu, utrzymując te neurony przy życiu. Czyli jest to wyprodukowanie brakującego hormonu i formalnie najbardziej przypomina historię leczenia cukrzycy insuliną. Z tą drobną różnicą, że nie jest to preparat podawany w postaci wyizolowanej z jakiegoś procesu biotechnologicznego, bo tą insulinę się robi w komórkach, nawet drożdżowych można zrobić, tylko jest to syntezowane we własnym organizmie chorego. No niebywale drogie. Dlaczego? Dlaczego to jest tak niebywale drogie? Ponieważ producenci wydali mnóstwo pieniędzy na badania, które służyły rejestracji leku. Jest w Europie zarejestrowany. Przepisy mówią, że te badania kliniczno-kontrolne, które wykazują, że coś działa, muszą zostać opłacone przez producenta, który stara się o rejestrację. No i muszą sobie w tej chwili odbić to. No oczywiście oni powiedzą, że ten proces technologiczny jest też złożony, ale myślę, że spokojnie to 10 razy mniej mogłoby kosztować. Wcześniej taka terapia była zarejestrowana dla osób z nawracającym zapaleniem trzustki, które nie mają enzymu rozkładającego kuleczki tłuszczu we krwi po obfitym posiłku. Mamy chylomikrony, które muszą zniknąć. Lipaza się tym zajmuje. Ta terapia była zarejestrowana, ale producenci, w tym wypadku holenderscy, nie wytrzymali tego, że nikt nie kupował też bardzo drogiego leku. Aha. Bank, który ich sponsorował, duży holenderski, też nie wytrzymał i działało, ale nie jest podawana. A jeszcze w jakichś innych schorzeniach terapia genowa działa? No w tej mukowiscydozie, która jest z ciężkich chorób genetycznych najczęstsza praktycznie w Polsce, wiemy, że w pewnych mutacjach nie musimy modyfikować organizmu, wprowadzając zastępczy gen, który tam wyprodukuje brakujące białko. Możemy wspomóc mechanizm przepisywania informacji z genu na białko, podając dosyć proste chemicznie cząsteczki, tak zwane czaperony, czyli towarzyszące cząsteczki. Normalnie białka to robią w organizmie, które mimo defektu genetycznego we właściwym genie i faktu, że normalnie to białko nie jest w stanie powstać, to jednak przy obecności takiego czaperonu ono się sfałduje poprawnie, ulokuje w błonie i będzie lepiej. Mhm. I takie możliwości też są. W chorobie z zanikiem mięśni, ale innej niż ta, o której wspominałem, nazywa się dystrofia mięśniowa Duchenne, w pewnych mutacjach też możemy manipulować przygotowaniem tej matrycy do syntezy białka, czyli mRNA. Nie jest to dla wszystkich oczywiście, trzeba być w tym nieszczęśliwym. A co jest taką barierą? Bo przecież są takie choroby, gdzie wiadomo, że są jakieś mutacje, jakieś nieprawidłowości genetyczne. Na przykład z takich przerażających chorób, choroba Huntingtona, prawda? Gdzie oczywiście też jest dużo dylematów, czy badać, czy nie badać. Często ludzie nie chcą wiedzieć. Ubezpieczenia brytyjskie wymagają deklaracji, że się nie wie nic o żadnym przodku z chorobą Huntingtona albo się nie zna swojego wyniku, bo inaczej od razu jest wyższa stawka. No właśnie. No też wiemy, że jest podłoże genetyczne, ono jest opisane. Bardzo silne, tak. I czy tutaj jakaś naprawa nie jest możliwa? Trzeba by coś znaleźć niekonwencjonalnego, ponieważ to białko Huntingtona jest produkowane w każdej komórce nerwowej, a my nie bardzo możemy zmieniać te komórki nerwowe. Ono występuje na błonie komórek nerwowych, ma za dużo aminokwasów, glutaminy, szkodzi tym komórkom, one po 40 zaczynają obumierać. Natomiast trochę to przypomina te dziedziczne postaci Alzheimera. No właśnie, nie wiemy, jest też druga choroba. Jak to białko wyłączyć? Trzeba znaleźć coś niekonwencjonalnego. Może ktoś odkryje enzym, drobną cząsteczkę, która to białko nieprawidłowe usunie. Na razie się nie udało, ale z tego co ja wiem, to w obu przypadkach prace już są. Są i te aktywatory beta-sekretaz w
w tych otępieniach alzheimerowskich. No to też się nad tym myśli. Generalnie leczenie choroby genetycznej, która ma swoją manifestację w ośrodkowym układzie nerwowym, jest trudne z prostej przyczyny. Te komórki nie chcą się dzielić. My je mamy czasem na całe życie już. I manipulacja, która by je uszkodziła, to przyniesie niestety więcej szkody niż pożytku. To przed nami jeszcze niestety. Rozumiem. Chciałam się jeszcze zapytać o takie kwestie związane z klonowaniem, bo to też budzi bardzo wiele emocji. No właśnie, nikt nie wie, czy jest jakiś klon sztuczny. Ale pytanie, bo od razu się to kojarzy z klonem człowieka i co to w ogóle byłby za twór? To już bardziej pytanie filozoficzne. Nie, tego bym się nie bał, bo każdy z nas poznał bliźnięta monozygotyczne. Ja miałem w klasie, jeden grał w piłkę, drugi się ładnie uczył na przykład, chociaż byli nie do rozróżnienia. Mogli się wymieniać na klasówkach i zajęcia. Tak, robili to. To są klony, identyczne genetycznie, z tym, że w sztucznym klonowaniu musimy się spodziewać paru problemów. Po pierwsze, trzeba wynająć surogatkę, która to dziecko urodzi, co jest nielegalne w Polsce. No bo nie da się klonu w probówce człowieka wyhodować. Można począć sklonowany zarodek, a konkretnie zygotę, ale to musi donosić kobieta, tak jak ciążę. Nie ma tu wątpliwości. Nie ma dzieci z próbówki, które urosły w próbówce do czasu porodu. Ale to jest jedno. No ale tą kobietą mogłaby być... Wynajęta pani, oczywiście. Albo... Już parę procesów było, że te panie wynajęte nie chciały potem dziecka oddać, bo okres ciąży ale dla kobiety... Ale wtedy komórkę do klonowania bierze się od kogo? Bierze się od... Od ludzia. Też nielegalnie można kupić. No nie, ale bierze się od ludzia, tak? Tak. Od dorosłego ludzia. Komórka jajowa kobiety, z której usuwa się jej własny materiał genetyczny i wprowadza materiał genetyczny klonowanego organizmu. Dosyć powszechnie robione w wypadku zwierząt. No właśnie, to ta kobieta, do której należała komórka jajowa... Ale tam już nie ma jej materiału genetycznego. Tam są tylko jej mitochondria, czyli w cytoplazmie jest troszeczkę DNA, ale jej cech już nie ma. Zresztą takie procedury medyczne się prowadzi. W tej chwili już się ponad 300 dzieci urodziło z chorobami mitochondrialnymi, gdzie też mają trójkę rodziców. Też taki paradoks, prawda? Donorka daje niepotrzebną komórkę jajową. One zostają po in vitro procedurach, bo zawsze się ich więcej pobiera. I ona jest źródłem właśnie zdrowych mitochondriów, a wsadza się tam materiał genetyczny z zapłodnionej komórki jajowej od biologicznych rodziców i mają zdrowe dziecko. Aha. A w chorobach mitochondrialnych zawsze by to dziecko dziedziczyło chore mitochondria po biologicznej mamie. To się robi, to wymyślono kilkanaście lat temu i sporo tych dzieci się urodziło, bo tam nie było szans dla tej kobiety na posiadanie zdrowego. Ale I tu to odwracamy. Jest w pełni legalne? W Stanach tak. W Stanach tak. Tak, w Holandii, w ogóle w krajach. Nikt nie próbował u nas. Nie wiem, jaki to ma status prawny. No właśnie, z przyczyn jakich? Z przyczyn tabu. Tabu? Okej. Nie, ja nie, się bo na nikt tym... nie próbował. Bardziej mi chodzi o to, czy... Technicznie jest to osiągalne w każdym razie. Czy z przyczyn finansowych, technicznych? Pewnie też. Czy z przyczyn Ale takie prawnych. Manipulacje nie niszczące zarodka są wykonywane u nas też i można zbadać na przykład jeszcze przed implantacją komórkę z zarodka, czy nie urodziłoby się chore dziecko. To takie są wykonywane. Ale wracając do tego problemu klonowania, drugi jego aspekt, że ten klonik malutki, który się urodzi w surogatce, to będzie młodszy od klonowanego organizmu, o pokolenie przeważnie, prawda? To ma być następca nasz, czy jak to mamy odebrać, na obraz i podobieństwo stworzone. Tu właśnie genetyka mówi, że psychicznie to na pewno nie będzie na podobieństwo. Obraz będzie, ale psychicznie to będzie jest... inne warunki społeczne, kulturowe, inny kontekst. To jest w ogóle nieprzewidywalne. 40% odziedziczalności cech psychicznych. W ogóle nieprzewidywalne. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, pan, który dał przepis na hodowanie zarodka ludzkiego, taki Koreańczyk, Hwang się nazywa, potem miał duże kłopoty, ponieważ okazało się, że te komórki jajowe
nieetycznie pozyskiwał. On teraz zajmuje się klonowaniem zwierząt i jest naprawdę w tym dobry i tam ceny spadły. Kiedyś to kosztowało. A czemu służy klonowanie zwierząt poza nauką? Bo mamy ukochanego pieska albo kotka. No i go tracimy, bo te zwierzaczki żyją krócej niż my. I potem cierpimy. I chcielibyśmy mieć takiego samego. Służą zaspokojeniu ludzkiej próżności. W pierwszym etapie. Po drugie, są koty hipoalergiczne dla miłośników. To znaczy nie mają głównego antygenu takiego uczulającego. Aha. FEL1. Takowe też są na rynku. Jak ktoś jest uczulony na kota, a chce mieć kotka, to może nabyć właśnie modyfikowany genetycznie organizm koci. Normalnego kotka, tylko że nie uczula. Ale wracając do tematu, no nie można tego, ja nie obśmiewam, bo wiele gatunków zagrożonych dzięki takim mechanizmom klonowania przypuszczalnie przetrwa, bo ta populacja dzika tych zwierząt to czasem jest kilkanaście osobników i przetrwa. Nie wiem, czy się mastodonta sklonuje, chociaż są takie plany i to wkrótce. No, ale co się działo w Parku Jurajskim, to wiemy z dwóch części filmu. No, ale Michael Crichton był lekarzem. To on wiedział, co pisze, prawda? Słynna owieczka Dolly, prawda? Pierwsza sklonowana, ona zdaje się dość krótko żyła. W każdym razie znacznie krócej niż oczekiwany czas życia owcy. Tak, krócej. To jest ciekawa historia. Może ci przybliżę, mianowicie ona była sklonowana z komórki nabłonka gruczołu piersiowego i stąd może to imię. I chodziło o to, żeby kiedyś w przyszłości mieć stadko zwierząt, które można wydoić dosłownie, czyli pozyskać mleko i w tym mleku będą białka, których nie da się inaczej uzyskać technologią rekombinowaną. No i co ciekawe, w tej chwili takie białka są. Co prawda owieczki nie były do tego najlepsze. Na kozach się to robi w tej chwili. Ale to był proof of concept, czyli czy to się uda. Udało się za 200 chyba. A takie mleko, bo alergie? Bo... Nie. To chodzi na przykład o białko C, jeden z takich układów kaskady krzepnięcia, aha, który znika, jak pacjent ma posocznicę z wykrzepianiem i fibrynolizą. Aha, czyli z tego mleka pozyskanie... Tak, pozyskanie ludzkiego białka, którego się nie da inaczej zrobić, bo ono jest tak modyfikowane, że to tylko ssak może to białko glikozylować, żeby ono funkcjonalne było. No i to, co robili w tym instytucie szkockim, no to próbowali 200 kilkadziesiąt, chyba 278 razy, wreszcie się to udało, no ale to nie o to chodziło, żeby tam mieć stado identycznych owiec, tylko żeby udowodnić, że jest to możliwe, żeby potem zmodyfikować taką komórkę, produkować ludzkie białka. A przy okazji no, wykazano, że ponieważ ta komórka pozyskana od dorosłej owcy, będąca źródłem materiału genetycznego, już była podstarzała, skróciły jej się telomery, czyli te odcinki końcowe chromosomów, no to owieczka Dolly miała tam stawowe problemy, miała artralgię i krócej żyła, ale to jest taki problem, który współcześnie można pominąć, to znaczy wiemy, że telomery są wydłużane przez enzym, który też można klonować i można je wsadzić, wydłużyć, odmłodzić. Czyli niekoniecznie klonowany osobnik byłby jakby pokolenie krócej żył, nie, byłby to genetycznie można to ominąć, ale trzeba by modyfikować. No, jedyna mi znana modyfikacja w Chinach chyba 2 lata temu skończyła się tym, że wyrzucili z uniwersytetu tego badacza. On modyfikował genom, ponieważ mama była chora na HIV, no i to ryzyko transmisji, czyli przejścia z matki na płód, a konkretnie w trakcie porodu to się dzieje, czyli na noworodka zakażenia HIV. I on chciał, żeby to dziecko było odporne, a odporni są ludzie, to jest nieduży odsetek naszej populacji, którzy nie mają jednego z receptorów na limfocytach dla chemokiny, CXCR5. No i on tak modyfikował, tam bliźniaczki się urodziły w ogóle jeszcze, żeby było zabawniej.
nie przyniosło to jakiegoś rezultatu. No wtedy, w tej chwili wiemy, że można robić inaczej, można robić hemoprofilaktykę, można inaczej zabezpieczyć takiego noworodka przed zakażeniem od matki. A dlaczego to aż takie budzi dylematy moralne? Ponieważ on nie miał zgód stosownych na to, czyli wyszedł przed szereg ze swoją odwagą naukową, a po drugie to nie do końca zadziałało jak trzeba, czyli nie znokautował, nie wybił tego receptora z limfocytów tak jak mu o to chodziło, to nie poszło do końca. Te dzieci przypuszczalnie nie są chore, to wyciszono całą historię, ale to nie osiągnęło swojego zamierzonego celu w ogóle i... No, robiąc takie eksperymenta, to nikt nie robi tego na ludziach przecież. No, tego jest szereg laboratoriów, które to najpierw prowadzą ostrożnie na komórkach, potem są jakieś modele takie budzące mniej emocji, typu myszki, szczury. A jakieś techniki klonowania dla celów transplantologii? No, są humanizowane świnki, to właśnie ten pacjent amerykański z tym przeszczepem świńskiego serca. To taki świni serce trzymał. I no to chodzi głównie o rozpoznawanie materiału jako obcego genetycznie, czyli my nie rozpoznajemy, że coś jest obce dla nas na podstawie samej obecności DNA, tylko białek kodowanych przez DNA, tak jak dobieramy dawcę szpiku, prawda, dobiorcy. I rzecz polega na tym, żeby te świnie nie miały ekspresji świńskich antygenów zgodności tkankowej, tylko blokowały rozpoznanie tych komórek jako obce dla organizmu człowieka. To generalnie na tym te modyfikacje polegają. To zresztą nic nowego, bo ja pamiętam lata temu próbowano ratować chorych, zatrutych śmiertelnie, używając świńskiej wątroby, przez którą przepuszczano krew pacjenta, żeby ją detoksyfikować, żeby odtruć, prawda? To można krótko robić. No, z tym sercem ono dłużej działało, ale też nie do końca. A to jest jakiś kierunek? Tak, taki... myślę, że w transplantologii takie tworzenie modeli transgenicznych organizmów, które dadzą narządy do transplantacji nierozpoznawalne jako obce, przyjmowane przez człowieka, przynajmniej do czasu pojawienia się biorcy, to jest równie atrakcyjne jak sztuczna trzustka wszczepialna, prawda? Marzenie wszystkich zależnych od insuliny. Mhm. Czy tutaj też jakoś etycy biją na alarm? Czy tutaj już transplantologia nie budzi takich? Może etycy wegetarianie? Nie wiem. nie wnikałem w to. No jednak nasze podejście do tej drabiny pokarmowej jest bardzo konserwatywne, prawda? No inaczej to byśmy byli weganami pewnie nawet, bo nabiał też to są zarodki kurze. Powiedziałeś, że większość tego naszego, inaczej, że tylko niewielki odsetek tego genomu koduje białka. To co z całą resztą? Po co ona jest? To bardzo ciekawe. To wygląda... Tak, że to jest mnóstwo tych literek, które są reliktami archeologicznymi. Nie do wiary, prawda? Ale czasami ta ewolucja sięga właśnie wspomnianych dinozaurów. Gdybyśmy się zastanowili, jak to było, że przez te kilkadziesiąt milionów lat takie formy życia powstawały dziwaczne, od małych do dużych, latających, pływających, drapieżnych, roślinożernych, długich szyi, pancerzy i tak dalej. Wtedy genom był inny, on był bardziej plastyczny, zmieniał się, tak jak u roślin. Możliwe były skoki genów w różne miejsce, które dawały nowe efekty, nowe cechy, bardzo szybko. Znaczy, w kilkanaście pokoleń, nie tak od razu. I to było w tej ewolucji zwierząt lądowych spowodowane przez retrowirusy. Mówiłem o HIV-ie. To jest taki retrowirus, który tkwi, ale tylko w limfocytach, dając tą chorobę polegającą na braku odporności. Wtedy zakażenia retrowirusowe były popularne i mówi się, że 60 lat temu tak się podziało, że u pierwotnych ssaków zostało to wyciszone zupełnie. Także te ssaki długo były niejakie. To były takie szczurkowate zwierzaczki, które przez miliony lat ewoluowały. Nie było już takiej różnorodności, kolorowości,
zajmowania różnych miejsc na Ziemi, biotopów, genom stał się bardziej stabilny. I 60% naszego genomu jest wypchane pozostałościami po tych retrowirusach, które zostały unieszkodliwione, ale jak coś raz weszło, to nie wyjdzie. To tak jak pani profesor, ja, każdy tutaj ma 4% genomu Neandertalczyka. Czy chcemy, czy nie chcemy? Gdzieś doszło do mezaliansu na terenie Azji Mniejszej. Okazało się, że jesteśmy wspólnym gatunkiem. My mamy tylko dwa razy sapiens w nazwie łacińskiej. Neandertalczyk też był sapiens. Okej, ale te archeologiczne geny, one są nieme? Nie, te Neandertalczyka są jak najbardziej aktywne. One kodują tam parę białek. No tak naprawdę jest kilkaset genów w ogóle. Na przykład przy COVID-zie ostatnim uważano, że jak ktoś miał pewien segment genomu Neandertalczyka, to ciężej przechodził zakażenie COVID. A człowiek, na przykład Azjaci nie mają domieszki Neandertalczyków, oni mają innego gatunku, Denisowczyków. Był taki na Uralu, odkryty przynajmniej. No to oni inaczej przechodzili niż Europejczycy i to są takie archeologie, tak naprawdę... A przy okazji, Afrykanie w Afryce, wiesz dlaczego pytam? Nie ma, oni mają zero, nie mają Neandertalczyka do mieszki. Zaskakująco łagodnie ten COVID przechodził w krajach afrykańskich. Tak, wyglądałoby na to, że biedne kraje, oni nie mają, które będą padali jak to było po wyjściu z Afryki już, czyli gdzieś tam na obszarze Azji Mniejszej doszło do czyli tego krzyżowania. Czyli to może tłumaczyć, że położył ten COVID. To tak naprawdę mówi tylko tyle, że populacja człowieka współczesnego się kształtowała również przez wielkie epidemie w czasie, które zmieniały podatność na choroby i tak dalej. To i taka selekcja, to słowo jest niestosowne, jeżeli chodzi o człowieka oczywiście, ale naturalna. To tak na koniec, bo to też jest takie modne pojęcie epigenetyka. Czy zechciałbyś wyjaśnić, o co to chodzi? Tak. Otóż zakładając, że te nasze cechy są kształtowane aktywnością genów, no to okazuje się, że istnieją mechanizmy, które mogą w sposób dosyć trwały wyłączać niektóre geny. I to jest w ogóle potrzebne dla naszego rozwoju, bo w okresie, kiedy jesteśmy zarodkiem, płodem, są aktywne inne geny. Jest hemoglobina płodowa, jest inne białko zamiast albuminy, są inne czynniki powodujące, że neurony się dzielą, chodzą po mózgu, zasiedlają korę. To się musi potem wyłączyć, bo byśmy nigdy nie nabyli pamięci, jakby nam się neurony mnożyły, bo przecież pamięć to są połączenia między już utrwalonymi w swoich miejscach neuronami. I teraz tak, wiemy, że w toku ewolucji pewne obszary naszych chromosomów są aktywne w zależności od tego, czy odziedziczyliśmy od mamy, czy od taty. Czyli jest tak zwane piętnowanie rodzicielskie. Wiemy po chorobach, jest taka, pewnie pani profesor zna, Willego i Pradera, choroba z zaburzeniem odżywiania, z otyłością. Tak. Okazuje się, że te geny, które epigenetycznie po rodzicach są włączane albo wyłączane, mają bardzo częsty związek ze stanem odżywienia naszego organizmu i to prawdopodobnie było ewolucyjne przystosowanie do sezonowych głodów. Takie są jeszcze, bo jak patrzeć na krzywe urodzeń w Afryce, w tych bardziej wiejskich środowiskach, to one są skoordynowane z dostatnością żywienia, pożywienia z plonami i tak dalej. No ale potem przyszły badania, gdzie okazało się, że na przykład ekspozycja podczas ciąży ma wpływ na reaktywność naszego układu odpornościowego, naszego w sensie dziecka urodzonego z tej ciąży, że pewne aktywności genów się modyfikują i to jest względnie trwałe. Polega to na tym, że grupy cytozyny, no jednej z cegiełek DNA się metylują, znacząc ten gen wyłączony i to jest zawsze kopiowane, jak komórka się dzieli, czyli jest względnie trwałe. Zostaje utrwalone w organizmie.
Bardzo bym chciał wierzyć, że jak ktoś miał mądrego rodzica, to sam będzie mądry, ale... Bo mądry tak rodzic nie... zadba o wykształcenie dziecka. Chyba tylko w ten sposób, nie epigenetycznie. Natomiast widzimy ślady tej regulacji aktywności genów, która w sposób w miarę trwały przekazuje się z komórki na komórkę. Widzimy to jednak w pewnych subtelnych cechach. Nie można tego generalizować. To nie jest tak, że jak ktoś słuchał Beethovena w brzuchu mamy, to będzie geniuszem muzycznym. Nie, tak nie jest. No bo właśnie, tutaj były dyskusje, na ile można dziedziczyć traumy i na ile to przekazywanie traumy, prawda? To były na przykład badania dotyczące potomków drugiego, trzeciego pokolenia po Holokauście, prawda? Na ile się dziedziczy traumę i czy to jest bardziej przekaz jakoś tam genetyczny, czy się środowiskowy, dziedziczy środowiskowy, rodzinny. Że no jednak ci rodzice po traumie trochę inaczej się zachowywali, jak się zbiera wywiady z tymi ludźmi, to często te rodziny były bardzo dysfunkcjonalne. Przecież wiadomo, że jak rodzic chory na schizofrenię, to 15% ryzyka dla dziecka, ale tego ryzyka nie ma, jeżeli dziecko było adoptowane. I zmieniło środowisko, prawda? Jako małe dziecko, czyli jest też to jest większe rodzinne. Niż w populacji ogólnej. Jest 1%. Jest większe niż w populacji ogólnej. Dwukrotnie większe niż w populacji ogólnej, ale nie 14%. Mnie się wydaje, że tak. Jeżeli to jest uraz psychiczny ciężki, który powoduje przestawienie organizmu, takie, że uwalniają się te wszystkie substancje sygnalizujące nieszczęście, bo przecież się chudnie, można posiwieć, mogą włosy wypaść, prawda, i paznokcie się łamać. Oczywiście. I różne rzeczy się mogą podziać, to jest sterowane przez białka produkowane w naszym organizmie. To działa na płód. To nie jest pamięć wydarzenia, to jest pamięć pewnego głębokiego zaburzenia fizjologii organizmu w ten sposób. A z drugiej strony jest taka ciekawostka z epidemiologii w Holandii. Po wyzwoleniu, po II wojnie światowej, był wielki głód. Może nie taki jak na Ukrainie w 30., ale był głód. Tam było źle. I teraz ci, którzy obywatele to przeżyli, to żyli dłużej. To byli 90 i 100 latkami. No, epidemiologia sobie to starała wytłumaczyć jakoś. Faktem, nie wiem. Ale chyba jakiś tam poziom głodu, może nie wielkiego głodu, nie wyniszczającego głodu, ale jednak niedojadania sprzyja długowieczności. Tak, deprywacja kaloryczna, to wiadomo, to jak tak. się ma zwierzątko w domu, to też je można zabić przekarmieniem oczywiście. Ale epidemiologia coś bardziej dla mnie niepokojącego pokazała, że ich potomstwo, tych 90-100 latków w chwili obecnej też jest długowieczne i ma mniej chorób. No i znowu pytanie, czy my jesteśmy w stanie rozdzielić dziedziczenie rodzinne, gdzie zawsze jako przykład daję, że w Małopolsce rosół solimy dosyć obficie, prawda? Badania pokazują, że przekraczamy dwukrotnie dopowe zapotrzebowanie na sól kuchenną dzięki wieliczce, zwyczajom, no wszystko jedno. To jest dziedziczenie rodzinne, bo dzieci będą tak robić pewnie, jak się nauczyły od babci czy od mamy, albo może tata gotował. Czy to jest naprawdę epigenetyka, czy to jest coś, co jest kulturowe w sensie środowiska rodzinnego, zwyczajów, czy no, konkretnej nawet kultury niderlandzkiej, trudno mi odpowiedzieć. Nie wierzyłbym do końca, że pamięć poprzednich pokoleń w nas pozostaje, chociaż w filozofii indyjskiej to jest dosyć popularne pojęcie. Tak. To tak na koniec chciałam zapytać o perspektywy. W jakich kierunkach przede wszystkim będzie się rozwijała genetyka i takie praktyczne wykorzystanie? Genetyka idzie w dwóch kierunkach. Pierwsze to... propaguje się ta diagnostyka genetyczna oparta na sekwencjonowaniu przynajmniej tej części genomu, która koduje białka, czyli whole exome sequencing, genetycy w Polsce mówią WES, albo może całego genomu, bo już takie genomy widziałem też, że 6 miliardów nukleotydów sekwencjonowanych. Rozwija się w
tym kierunku, ponieważ łatwiej się diagnozuje na pewno i szybciej i pewnie w przyszłości taniej, a z drugiej strony nie ma zgody, co potem ujawnić pacjentowi, bo on nam zadaje pytanie, czy będzie miał Huntingtona, a my możemy jeszcze powiedzieć, no dobra, ale pan nie toleruje laktozy w chwili obecnej albo jest zwiększone 20 razy ryzyko zaszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, tylko po co to temu choremu? No tak, ale są sytuacje, kiedy jednak jest to po coś, bo o ile informacja, że będę miał Huntingtona, to może co najwyżej spowodować szybszą śmierć samobójczą, to informacja, że mam większe ryzyko nowotworu, może spowodować jakiegoś tam nowotworu, może spowodować działania profilaktyczne. Zgadza się. Czy to bardzo regularne badania i wyłapywanie wczesnego stadium, czy tak jak Angelina Jolie sobie tam poamputowała. Świetny przykład używam dla studentów. Tak. Uważam, że i takie jest stanowisko w tych zaleceniach, jak te wyniki wydawać, że jeżeli mamy możliwość interwencji profilaktycznej, to powinniśmy powiedzieć o dziedzicznym ryzyku występowania, no już zwłaszcza w nowotworach. I jeżeli obecnie medycyna nie oferuje żadnych możliwości profilaktycznych, lepiej nie mówić. Ale też, tak jak wspomniałeś wcześniej, może wpłynąć na decyzje prokreacyjne. No, może wiele osób, które wiedzą, że zachorują na chorobę Huntingtona i są nosicielami, no nie decydowałoby się na posiadanie potomstwa i narażanie potomstwa na takie cierpienie. Wrócę do tego pytania. Wiele firm oferuje te badania, prawda? Taka amerykańska 23andMe. Oni od dawna przez internet bardzo wygodnie, anonimowo oferują takie badania. To nie jest jeszcze cały genom, chociaż można się dowiedzieć, ile się ma neandertalczyka, albo czy się miało Skandynawa wśród albo Tatara. No i potem taki wynik wygląda tak, że jest litania 100 kilkudziesięciu chorób i jest napisane małe, średnie, duże ryzyko. I co ten pacjent ma począć z tym? Jak on to dostanie w e-mailu? Pójdzie do swojego lekarza POZ-u? No na przykład dostosować tryb życia, prawda? Zawsze to należy zrobić. No tak, ale jeżeli ktoś jeśli ma większe... Jeśli ma rzucić palenie, no, nie nadużywać alkoholu, ma... No teoretycznie każdy to powinien 10 robić. 10 tysięcy kroków zrobić dziennie. Okej, teoretycznie każdy dla zdrowotności powinien to robić, no ale są osoby, które kopcą jak smoki, nigdy nie zachorują na jakąś poważną chorobę i związaną właśnie z paleniem. A są gdyby się dowiedziały teraz z tego wyniku, że właśnie mają tak korzystny genotyp, że ich nie zabije palenie tytoniu. Czy to jest etyczne wydanie takiego wyniku? Mamy bierne palenie, będą miały domowników. No, to są świetne tematy właśnie do takich rozważań. Etycznie. Tak, tak. A ja nie zajmuję się na co dzień tą etyką, chociaż poradnictwem genetycznym sporo się zajmowałem. I muszę powiedzieć, że nie ma dwóch takich samych rozmów. Nigdy. Nawet jeżeli to jest zawsze ta sama wada wrodzona, no najczęściej u nas dziecko z chorobą Downa, prawda? To jest zawsze inna rodzina, inne podejście, inne doświadczenia takiej rodziny. Nie ma dwóch takich samych rozmów. To jest bardzo duże wyzwanie dla poradnictwa. Powiedziałeś o tym jednym kierunku, a wymieniłeś, że dwa główne kierunki rozwoju. Tak, a drugi kierunek to poznanie, jak te geny są regulowane i jak one ze sobą współdziałają. Bo okazuje się, że taka zwykła kaskada, bo ktoś, nie wiem, no zakaził się bakterią i ma stan zapalny, gdzieś tam ropka się zebrała, bo to był kolec, na przykład utkwił w skórze. Proszę sobie wyobrazić, że w takim przebiegu tego procesu zapalnego to około 600-700 białek uczestniczy, których poziomy dosyć istotnie się różnią między dwojgiem ludzi, a w większości wszyscy dają sobie radę z tym zakażeniem, a my nie rozumiemy do końca dlaczego, że jedno białko może zastąpić drugie. Brytyjczycy robili takie badania imigrantów z Indii, gdzie te rodziny często były wsobne jednak, bo tam w Indiach były te między kuzynami małżeństwa.
No i jak ich posekwencjonowali, to okazało się, że u 16% są takie defekty genów ważnych dla prokreacji, że to powinny być bezpłodne pary, a nie były. To pokazuje, jak mało wiemy na ten temat. Wiele przed nami. Myślę, że to jest dla mnie to jest w ogóle fascynujące. I to jest chyba taka dziedzina wiedzy, medycyny, nauki, która to tak aż dreszcze po plecach. No jedna. Ja mojego dzisiejszego przedmówcę bardzo wysoko cenię, bo należy jednak do odpowiedniego gender, gdzie urolog pewnie się z wiekiem może przydać. jak to mówi Piotr Kłosa, trzeba żyć dobrze z Panem Bogiem i z urologiem. Tak jest. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę arcyciekawą rozmowę. Dziękuję.